Cześć kochani. Dzisiaj porozmawiamy trochę o psychiatrykach. To jest ciekawy temat, naprawdę, gdzie można dużo powiedzieć. Ja mam takich kilka pytań tutaj napisanych, sobie spisałem, które mogą Was zainteresować. Więc pierwsze takie pytanie. Gdzie są najgorsze przypadki chorobowe, psychiczne? Oczywiście najgorsze przypadki, jakie się zdarzają, to są na zamkniętym psychiatryku. W Polsce są tak zwane zamknięte oddziały, gdzie tam są najgorzej chorzy. No i tam są te najgorsze przypadki, gdzie jest podawane pierwsze leczenie, gdzie z tych zamkniętych pomieszczeń nie można po prostu wyjść. I teraz kolejne pytanie. Czy w psychiatrykach przywiązuje się do łóżka? No oczywiście, że tak. Są oddziały obserwacyjne, pokoje obserwacyjne, gdzie są łóżka, jest łóżko i tam się chorego przywiązuje do łóżka, jeżeli zagraża sobie, jest agresywny i zagraża innym. Po prostu jest przywiązany. I w taki sposób jest unieruchomiony i nie ma właściwie nic w tym momencie do powiedzenia, jak jest w takim zakładzie psychiatrycznym. Bo na zachodzie jest troszeczkę inaczej, są oddzielne pomieszczenia, oddzielne, że tak powiem, pokoje, w których ten chory jest przytrzymywany, zamykany, jest przytrzymywany, nie jest nigdzie przywiązywany, tylko jest luźny, sam w pokoju siedzi i czeka, aż przyjdzie ktoś, da mu jedzenie, czy też zabierze z powrotem na oddział. I kolejne pytanie. Czy daje się siłą zastrzyki w psychiatryku? Słuchajcie, jak się jest przywiązanym do łóżka, to rzecz jasna, że dają zastrzyki bez nawet jakiejkolwiek zgody. Może się nie zgadzać, a i tak lekarz przypisał, dostajesz zastrzyk albo w udo, domięśniowy, albo w pośladek. I w taki sposób są dawane zastrzyki. Także nikt nikogo się nie pyta, a jeżeli nawet byś nie chciał i się za mocno rzucał, to przybiegnie ochrona. W takim szpitalu w Choroszczy jest ochrona. Tak samo jest w szpitalu za granicą są postawni murzyni, którzy cię przytrzymają i ci zrobią zastrzyk, tak jak ja miałem robiony. I nie masz tak naprawdę nic do gadania, nic do powiedzenia. Tak to wygląda. I kolejne pytanie. Po co się daje duże dawki leków psychiatryku? Słuchajcie, jak ktoś jest na zamkniętym, jest zamknięty w psychiatryku, na oddziale zamkniętym, wtedy podają duże dawki. A dają duże dawki nie tylko dlatego, żeby choroba ustąpiła, ale też po to, żeby taki chory był spokojny. Nie było z nim problemów, że przychodzi godzina nocna, chory idzie spać i śpi. I tam uwierzcie mi, że wszyscy dostawali takie dawki w szpitalu w Choroszczy, że przychodziła noc, każdy spał, tam tylko było słychać chrapanie i więcej nic. Takie dawki wszyscy dostawali. Czyli to były maksymalne duże dawki leków, ale to skutkowało tym w dzień, że wszyscy chodzili przy ścianach, trzymali się ściany od jednej strony, w jedną stronę i z powrotem przy ścianie każdy chodził jak robocik, jak ten robocik. Takich na sztywnych nóżkach i sztywne rączki jak robocik. Tak wszyscy chodzili. No ja też tak zresztą chodziłem, bo mogę się do tego przyznać. Miałem takie, tak byłem leczony, takie dawki były mi podawane i nie miałem nic do powiedzenia. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że nie ma klamek w psychiatryku? Słuchajcie, w polskim psychiatryku w Choroszczy rzeczywiście nie ma klamek. Tam wchodzisz, to jeszcze drzwi otwarte, wchodzisz na oddział, to na oddziale nie ma klamek. Jeżeli ktoś cię zamknie, to po prostu nie ma swojego klucza, klamki, to nie wyjdziesz. Rzeczywiście nie ma klamek, jest z tym naprawdę problem. I na zamkniętym to już całkowicie klamek nie ma. Dodatkowo jeszcze zamykane są drzwi na klucz.
także nie ma możliwości wyjścia. Należałoby te taranem drzwi wywalić, ale gdybyś już coś takiego robił, to zaraz wzywają ochronę i ochrona ciebie pacyfikuje. Zostajesz przywiązany do łóżka, dostajesz odpowiedni zastrzyk leku i cię tak spacyfikują. Także nie ma mocnych, tam nie ma herosów, tam nie ma jakichś tam wielkich facetów silnych, którzy sobie dają radę. Tam jest tylko odpowiedni jeden zastrzyk, jedna dawka leku, która cię po prostu zwala z nóg. Leżysz jak dziecko i robisz pod siebie. No i jeżeli ci tam tej kaczki nikt nie przyniesie. Kolejne pytanie. Czy korytarz to też kibel na zamkniętym? O, to jest ciekawe pytanie. Czy korytarz to też jest kibel na zamkniętym? Oczywiście, że tak. Na zamkniętym są takie ciężkie przypadki, że ludzie swoje potrzeby załatwiają na korytarzu. Po prostu. No i tam sanitariusz ma dużo do sprzątania. Oddziałowa tak samo. Muszę to wszystko sprzątać. Nieraz ktoś tam zrobi siku, nieraz ktoś tam coś innego zrobi i po prostu na korytarzu załatwiają swoje sprawy. Nie spotkałem się z tym na zachodzie. Na zachodzie raczej każdy ma swój pokój, kibelek i tak dalej. Oczywiście w psychiatryku w Choroszczy też była ubikacja i tak dalej, ale no niestety ludzie tak schorowani, tak zakręceni, że nie korzystali z kibla, tylko korzystali z korytarza. No nie, zdarzało się niektórym no po prostu i biegać nago i inaczej, no i robić ciku na korytarzu. To jest normalka. Także korytarz na zamkniętym to też kibel. Tak można powiedzieć. To są ciężkie przypadki, słuchajcie, ja się z tego nie śmieję, chociaż to jest śmieszne i tak dalej, ale to są ciężkie przypadki ludzi chorych, którzy są leczeni i niestety podlegają leczeniu po to, żeby z tego wyjść, a później jak już z tego zamkniętego wychodzą, to wychodzą na oddział półotwarty, gdzie jest tam oddział półotwarty, jest więcej luzu, można wyjść na korytarz, można wyjść wszędzie i nie ma z tym problemu. Można wyjść, nawet iść na stołówkę, czy tam można iść do pokoju zajęć, gdzie tam sobie można porobić coś tam, coś plastycznego, coś narysować, coś pokleić, coś zeszkicować, coś, czymś się pobawić po prostu. Tam komputerów nie ma, bo ze względu na chorych to wiadomo, że to jest za duży koszt, żeby po prostu chory ten komputer rozwalił. No i trochę o szpitalach, żeby wam powiedzieć. No także szpitale różnią się na zachodzie, a w Polsce. Tak jak mówię o szpitalu w Choroszczy w Polsce, bo to jest szpital stary i już mocno zaniedbany. Także dużo się różni. Na zachodzie się z tym nie spotkałem, z wieloma rzeczami. Oczywiście też siło daje zastrzyki, ale pierwsze zastrzyki, które, żeby wyciągnąć się z psychozy, dostaje siło. Tam po prostu trzymają cię murzyni, przychodzi lekarz, daje ci poszlaki, zastrzyki, dwa zastrzyki daje i po prostu wychodzi tak z psychozy. W taki sposób to wygląda, a w Polsce po prostu idziesz czasami do pielęgniarek i tam pielęgniarka ściąga gacie, daje zastrzyk w tyłek, a jeżeli się nie zgadzasz, to ci zrobią ten zastrzyk, to jest siło, przyjdzie ochrona, cię przytrzyma i siło zrobił zastrzyk. Jeszcze na dodatek, że byłeś taki oporny w tym, to cię przywiąże do łóżka i będziesz po prostu w łóżku przywiązany i czekał, aż cię przyjdzie obchód i lekarka cię z tego łóżka zwolni. Tak to, słuchajcie, wygląda. Takie to są psychiatryki, także słuchajcie, no nic ciekawego. Ja nie życzę nikomu do psychiatryka trafić, bo tam są ciężkie przypadki, tam poznajesz ludzi, ale wychodzisz, tych ludzi już nie pamiętasz i rzadko kiedy te kontakty są utrzymywane. Także nie możesz mieć telefonów komórkowych, nie możesz nagrywać filmów, nie możesz nic na zamkniętym, wszystko jest ci zabierane. Także dopiero na półotwartym możesz coś tam nosić, przy sobie mieć, ale na zamkniętym absolutnie żadnych komórek, nic, niczego nie możesz mieć. Ja tam miałem MP4, to tam słuchałem sobie muzyki, raz jeszcze pamiętam, jak
To było w 2010 roku, słuchałem sobie muzyki na MP4, także coś tam, jakąś tam rozrywkę miałem, ale tak poza tym żadnych telefonów, niczego, bo tam co się wyprawia, tam co się dzieje, no tego nie można pokazywać światu, bo to jest jednak prywatność osobista ludzi chorych, prywatnych i nikt by nie chciał pokazywać pewnych rzeczy, w jakim stanie jest i co robił, bo po prostu jest no trochę wstyd, że tak powiem. No dobrze, tyle wam chciałem powiedzieć. Także trzymajcie się z dala od psychiatryków. Także jeżeli macie jakieś problemy ze zdrowiem, słuchajcie, to idźcie do psychiatry, niech wam psychiatra zapisze leki i pilnujcie się bardzo, bo stracić zdrowie psychiczne, to się straci na całe życie i później ciężko jest je odzyskać, a nie każdy będzie w takim stanie, jakim ja jestem teraz, bo ludzie są często mocno zalekowani w ciężkich stanach i słabo sobie dają radę. Także tyle wam chciałem dzisiaj powiedzieć. No, pozdrawiam was serdecznie wszystkich, także pozdrawiam was z Anglii, trzymajcie się, pozdrawiam, trzymajcie się czołem.